Okres świąteczno-noworoczny to jedyny taki czas w roku, gdy w hurtowniach sztucznych ogni, petard i rac obroty wzrastają w tempie geometrycznym. Ale to niestety oznacza też, że już teraz są pierwsze związane z tym interwencje policji i wyjazdy karetek pogotowia. Aby kupić pudełko petard, wystarczy kilkanaście złotych. Specjalistyczna wyrzutnia fajerwerków kosztuje zazwyczaj już ponad 100. Koszt kilkudziesięciosekundowego pokazu sztucznych ogni, który sami odpalimy, to od 80 zł. Chętnych nie brakuje, szczególnie gdy jest co hucznie świętować. Fajerwerki sprzedajemy osobom powyżej 18 lat, to znaczy dorosłym. Każdemu się mówi, żeby stosowali się do instrukcji, która jest na opakowaniu danych fajerwerków i żeby uważać, nie robić tego pod wpływem alkoholu. Ale różnie z tym bywa. Nawet ci, którzy czytają instrukcje, nie zawsze wczytują się w szczegóły. A gdy w grę wchodzi alkohol, bywa, że zapomina się o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Efekt co roku o tej porze widać na szpitalnych oddziałach ratunkowych. I choć zwykle najgorzej jest w Sylwestra, to zaczyna się już w święta. Wybuchające petardy czy te race w rękach uszkadzają palce, dłonie, oczy, oparzają. Mogą też doprowadzić do jakichś głębszych uszkodzeń, łącznie ze stratą tam do części dłoni czy palców. I choć tych najcięższych urazów nie jest zbyt dużo, to ciągle się zdarzają. Okres właśnie świąteczno-noworoczny to jest skumulowany w roku najgorszy okres z największymi urazami właśnie po efektach nieumiejętnego używania fajerwerków. A przedsylwestrowe pokazy mogą też skończyć się problemami z prawem. Reguluje to kodeks wykroczeń. Obowiązuje zakaz używania petard, fajerwerków, innych środków pirotechnicznych w inne dni poza Sylwestrem i 1 stycznia, czyli Nowym Rokiem. Taka osoba, która używa takich wyrobów, naraża się na odpowiedzialność za wykroczenie. Jeśli dzieje się to w miejscach publicznych, nie trzeba nawet zgłoszenia konkretnej osoby, której spokój czy cisza nocna zostały zakłócone. Może za to grozić kara grzywny do 500 zł albo nawet aresztu.